Dobry wieczór. Naszym muzycznym gościem jest dzisiaj Kaja Paschalska. Karma to fragment teledysku, który już widzieliśmy, słyszeliśmy. To nowa piosenka po ilu latach nagrana? Dobry wieczór. No, trochę lat minęło od mojego debiutu, to prawda. Aczkolwiek tym razem jest to bardzo przemyślany materiał i mój od początku do końca. Jest... A ile lat konkretnie, to no, 14 będzie. Bo w roku 2001, przypomnijmy, wygrałaś konkurs debiuty festiwalu w Opolu. Tak. No i ta piosenka, którą wtedy śpiewałaś, była wielkim hitem. Owszem, natomiast wiesz, no ja miałam wtedy 15 lat i tak naprawdę trochę zostałam rzucona na głęboką wodę. Ale już byłaś gwiazdą. Publika znała ciebie z serialu Klan. Z Klanu, no tak. To prawda, że trochę wychowałam się w tym medialnym świecie i no, nie było to dla mnie obce, ale z drugiej strony muzyka zawsze była moją największą pasją, śpiewanie przede wszystkim i to, że zostałam postawiona od razu na tak wielkiej scenie, to był dla mnie no, dość duży szok. Wiesz, no, o co chodzi? Ludzie wiem, o co latami chodzi. Pracują na to, żeby się znaleźć w takim miejscu, a ja w zasadzie od tego zaczęłam i z jednej strony oczywiście niesamowicie się cieszę, że mogłam czegoś takiego doświadczyć, ale z drugiej może to też z tego wynika, że potrzebowałam tyle czasu, żeby wiesz, tak naprawdę no, zrozumieć, co chcę ludziom przekazać. Też wtedy poszłaś za ciosem, bo były kolejne utwory, była płyta, była trasa koncertowa. No i potem jakoś to przycichło. To prawda, natomiast mimo tego, że ja zawsze dawałam dużo od siebie do tego, co robiłam, mimo wszystko, mimo swojego wieku, braku jakiejś tam dojrzałości muzycznej i emocjonalnej zresztą też, bo miałam 15 lat, czyli byłam też dzieckiem, tak? Mhm. Mimo tego jednak pozostawałam pod dość dużym wpływem, wiesz, wszystkich ludzi naokoło. Zresztą wydaje mi się na takim etapie, nie wiem, twórczym i w ogóle życia naturalne, tak? Że jako tak młoda osoba potrzebowała opieki, dokładnie, autorytetów. Dokładnie. I to nie był taki moment dla mnie, kiedy ja byłam gotowa stwierdzić, że okej, szanuję wasze zdanie, natomiast ale ja to widzę w taki sposób. Robić zupełnie co to są moje emocje, to mm-hmm. jest jakby moja sztuka i to jest mój sposób, żeby komunikować się przez nią z ludźmi. I no dopiero teraz jestem w tym miejscu. No i na maksa się cieszę, że w ogóle jestem w tym miejscu. Słuchając twojego nowego utworu, dochodzę do takiego wniosku, że to jest taka już dojrzała Kaja Paschalska. No wiek zobowiązuje trochę. W sumie nie powinnam już głośno mówić, ile mam lat. No nie 15, bo 31, czyli no już nie jestem wesołą nastolatką. Ani też młodą kobietą, tylko już kobietą, kropka. No i no, co mogę powiedzieć? Rzeczywiście to tak jest, że no, całe życie przekłada się na to, co tworzę. Szczególnie, że jak często to podkreślam, cały materiał, który teraz powstaje, bo niedługo wyjdzie płyta, jak i pierwszy singiel, to są no, moje kompozycje, moje teksty. Tam nie ma żadnej ściemy. To nie jest na takiej zasadzie, że ktoś to produkuje dla mnie, ja się tylko i wyłącznie podpisuję no. pod tym. Tak? Tylko to wszystko wychodzi ze mnie, z jakichś tam moich przeżyć, moich emocji. Emocji i tego, co jest dla mnie ważne, więc jest naprawdę na maksa autentyczne. Właśnie, myślę, że to, że artysta, który sam pisze teksty, sam pisze muzykę, jest bardzo autentyczny. I fani to niezwykle cenią, tę autentyczność. I myślę, że te twoje nowe utwory mają szansę na to, żeby no, zdobyły popularność taką jak te pierwsze. No, mam ogromną nadzieję, że tak będzie, ale z drugiej strony to też jest tak, powiem szczerze, że ja oczywiście chciałabym, żeby to był sukces, mega sukces, żeby dotarło to do jak najszerszego grona odbiorców. Ale z drugiej strony ja jestem naprawdę mega szczęśliwa, że mogę się wreszcie realizować w czymś, co jest moją prawdziwą pasją. I no, to jest jakby to uczucie, na które czekałam przez tyle lat i strasznie się z tego cieszę. Kiedy możemy spodziewać się nowej płyty? Mam nadzieję, że wrzesień, październik, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Natomiast jeżeli nie wrzesień, październik, to na pewno się pojawi tym razem i nie będzie trzeba czekać kolejnych 14 lat. No i życzymy ci, żeby ta płyta odniosła sukces. Naszym muzycznym gościem dziś była Kaja Paschalska. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję również.